Cześć wam dzisiaj, ja jest Wizu, Wizualnie witam was w grze, która nazywa się Genshin Impack Serio o tym samym tytule i zacznijmy od artystycznych wojaży. Dzisiaj będą dwie osoby, wyjątkowo znowu dwie osoby, ale ze względu na to, że powoli zbliżamy się do końca i próbuję to tak ułożyć, żeby do aktualizacji weszło to, co wejść ma, ewentualnie, żeby do końca miesiąca weszło to, co wejść ma. Dziś będzie Shiro oraz Hokanofanduming.pl. Pozdrawiam obie strony. Znaczy obie grupy, obie frakcje, znaczy dwie osoby, nie, w Hokano Fan będzie więcej osób niż jedna, to pozdrawiam Shiro i całe Hokano. Dobrze, zacznijmy może od Shiro i będzie tutaj troszkę więcej rzeczy, więc po kolei. Za Shiro, cześć, jestem Shiro. Głównie maluję akwarelami, tuszem akwarelowym i w digital, ale od czasu do czasu też pobawię się akrylami. Prowadzę też stoisko na konwentach z własnymi pracami, naklejki, wianki i tym podobne. Mam naklejki na przykład z Ganyu Raiden, Kaią, Ventim, Zhonglim i w przyszłości pojawi się więcej postaci i rzeczy związanych z Genshinem, więc bardzo fajnie jeżeli coś was będzie interesowało To szukajcie Shiro na różnych konwentach Co do konwentów w najbliższym czasie będzie na magnifikonie. Jeżeli dobrze przeczytałem I media społecznościowe są na razie mało aktywne Ale stara się do nich wracać Niedawno założyła osobne konto Dla swojego stoiska Póki co jest tam pusto, ale się powoli rozkręca Więc miejcie rękę na pulsie Czasami też lubi projektować alternatywne wersje strojów Dla postaci z Genshin'a To jest rzecz, którą uwielbiam wymyślać Cały zeszłoroczny inktober Nie, dwa lata temu urysowałem y, stroje postaci Sogwartu, to znaczy stroje dla uczniów Sogwartów z różnych epok historycznych. Miałem bardzo, bardzo, bardzo dużo radochy przy tym. I ma w planach kiedyś uszyć niektóre z nich. Jestem no tak. Jestem bardzo na tak. Na krylowej pracy skóra Kai może wydawać się bardziej czerwona, ale w rzeczywistości jest zbliżona do oryginalnej. To jest kwestia oświetlenia i tego, jak robicie zdjęcie. To jest wiele czynników. Kaja, Amber, Lumine i Ether pochodzą z Inktobera. Niestety przez złamany czubek szklanego pióra musiała przerwać rysowanie reszty postaci. Przechlapane. Współczuję. To jest jedno z tych narzędzi, które jest dość trudne do ogarnięcia i jak ktoś nie pyknie to potem są problemy. Shiro trzasnęła fajną rzecz, czyli mamy linktree, na dole w przypiętym komentarzu macie linktree do wszystkich społecznościówek, więc zamiast wysyłać was konkretnie na nie wiem, Instagram czy coś, to wysyłam was na linktree od Shiro i tam znajdziecie co trzeba. Są zdjęcia zarówno tych naklejeczek jak i artów, więc jeżeli jesteście zainteresowani to wiecie gdzie co gdzie i jak znaleźć. A my przeskoczmy do drugiej rzeczy z zestawienia, czyli do informacji podesłanej do mnie konkretnie z musiaczkową I jest to hokanofandubbing.pl Jak pewne zauważyliście Fandubbing się u nas przebija Studio Tejdab u nas wrzuca Na lisich przyjaciół jakieś informacje Ale to hokanofandubbing.pl To jest dość młode studio Z tego co rozumiem To znaczy młode Wszystkie są tutaj młode Ale ci dopiero startują Więc trzymamy kciuki I przyglądamy się wam Co robicie ciekawego Tutaj widzicie fragmenty Trailera od Wiem Kadehary Kazuchy I myślę jak to zrobić Może tak Fragment tego słyszeliście, A resztę jakby widzicie No ale to co widzicie To znaczy a ja was zapraszam, tu powinna być karta i link na dole w przypiętym komentarzu, żebyście mogli polecieć i sami posłuchać, co tam się dzieje. Może was to zainteresuje. Nie chcę przeklejać całego tego filmiku, bo to wtedy traci sens. A z drugiej strony też muszę coś pokazać, więc przez chwilę powinno było słychać, co się dzieje. A teraz tylko i wyłącznie widzicie, więc zapraszam was tam. Link na dole w przypiętym komentarzu i karta jest. Wydaje mi się, że coś fajnego możecie z tego wynieść. I będzie się również coś fajnego działo w przyszłości, zakładam. Zakładam, te wszystkie studia powoli się rozwijają i robią coraz fajniejsze rzeczy. Zawsze są problemy ze sprzętem, z ludźmi, z doborem, montażem, całą resztą, więc dużo szacunku, trzymajcie kciuki, wspierajcie i nie oczekujcie od razu pełnego profesjonalizmu, bo jesteśmy wszyscy tutaj fanami, którzy z domowych pieleszy startują i próbują robić różne rzeczy. Wiecie, tutaj nie ma jakiegoś gigantycznego finansowania w żadnym z tych projektów, które się naokoło dzieją, z moim włącznie, z tym wszystkim, co ja robię, to, 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 jest, to jest robione chałupniczo. Totalnie chałupniczo. Więc zapraszam was do HokanoFanDubbing.pl, głosy całkiem przyjemnie dobrane, wydaje mi się, że pasują do postaci więc może się wykluć z tego coś fajnego. A my lecimy dalej. Wczoraj ktoś mi zarzucił w komentarzu, czy zabrałem się już za te rzeczy związane z Ayato i było takie moment, moment. Wydawało mi się, że mi się to śniło. Wydawało mi się, że tego naprawdę nie ma, ale ogarniałem to bardzo późną nocą, więc nie ogarnąłem tego wcale. Przeskoczmy na When Flowers Bloom. Link będzie oczywiście na dole w przypiętym komentarzu. Link było, nie było do społecznościówek, do Twittera, gdzie jest bezpośredni do eventu od twórców. Nie chcę was wysyłać bezpośrednio na dziwne linki, głównie ze względu na to, że bardzo często one się psują, więc to jest słabe. Ale, jeżeli was wyślę do oficjalnej społecznościówki od MiHoYo, od Cognosphere, od Hojowersa, od Genshina, to wiecie przynajmniej, że lądujecie w tym miejscu, w którym powinniście i nikt nie próbuje wam jakiegoś dziwnego linka wcisnąć. Uważajcie na to, bo jest bardzo dużo skamów w internecie. Mamy evencik Windflower Bloom. Będziemy mogli się zapoznać z Ayato od jego bardziej prywatnej strony. Nice! Zastanawiam się, czy na chromie wszystko ostatnio tak tnie, czy po prostu te rzeczy od y, Michojo są tak topornie zrobione. Bo to już druga rzecz, która nie chodzi tak płynnie, jakby mi się zdawało, że płynnie powinna chodzić. Będziemy rozwijali roślinkę. Nice! Jaki jest progres? Zero. Próbujmy jakoś, jakoś podbać o naszą roślinę. Okay, widzę, że możemy tutaj coś się z ziemią pobawić. Ja się totalnie nie znam na roślinach, ja totalnie się nie znam na tego typu rzeczach. Ta ikbana, czy jak to się tam nazywa, event będzie w nadchodzącej aktualizacji. To jest dla mnie czarna magia. Ja i rośliny się nie lubimy. Jedyne co, to potrafię zasuszyć na śmierć trawkę dla kota. Więc oh well. I share, oczywiście, że tak. Wood wood. Rod progress 2. O, nawet, nawet, nawet się to trochę rozrosło, wam powiem. Czy ja tutaj coś jeszcze mogę? Działać gdziekolwiek, cokolwiek porobić. Bo tak mam wrażenie, że nawet w połowie, no od biedy może to jest połowa, ale wydaje mi się, że nie jest to połowa. Gdyby rośliny rosły tak szybko, żeby dało się je w przeciągu minuty dwa razy przycinać, przesadzać i Czy ja to mogę robić w kółko i sobie zapakować na maksa? Uuu, mamy jakieś płatki. Znaczy płatki. Pączki, pączki. Płatki to tam będą, jak się rozwinie. Jeżeli się rozwinie, coś nowego mi tu wyskoczyło, czy nie? Chyba nic nowego mi tutaj nie wyskoczyło. To oznacza, że spróbujmy ostatnie podejście. Mam nadzieję, że nic nie wybuchnie. Mam nadzieję, że nie przeleję tego i nie rozwalę tego. Tak, znowu się błyszczy. Znowu jest pięknie. Znowu jest cudownie. Nożyczki. Nie utnijmy pączków. Ale zjadłbym pączusia. Mm, tak jak z adwokatem. Nożyczki schowane. No to jeszcze raz. Łopatka i bawimy się. Lepimy zamki z piasku. Jest czwarty ten to-do list. To do, to do, to do, to do, to do, to, -do, to, -do, to, -do, to -do, do, do. I to mnie wyrzuca tutaj na trailer, to sobie mogę zamknąć. Oglądałem go. go and follow official. Na szczęście nie da się, te... to znaczy nie, nie sprawdza czy zafollowowałem głównie ze względu na to, że ja na przykład nie mam TikToka dla mnie wtedy jest na szczęście. Ja tu jeszcze coś mogę porobić? Nie, mam, mam, mam wrażenie, że, że, że to jest koniec moich możliwości. Progres 9. Dostań nagrody w grze, tak jak Primogemy. Co zrobić, żeby dostać dziewiątkę? Czy ja mogę to przeklikać bardziej? To do list. Kolejna. Dajcie mi kolejną. O, oh. o, oh, jakieś nowe minigierki będą. Cześć, serio. To było, to było to? Poszedł przycinać drzewko. Nie, teraz wychodzi. No nareszcie. Dobra, 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 rozumiem, rozumiem, rozumiem. Musiał się zająć drzewkiem zanim wyszedł. Okej, okay. rozumiem i szanuję jego podejście do życia. <laughs> Wyślij Tomę, żeby zrobił herbatkę. Eee! Bez. Cześć Tomo! A gdzie ta rumarą? Wziął i wysługuje was. Ale z drugiej strony, no, czy to nie jest rola Atomy? Herbatko Maker. Czy będzie możliwość zagrania wrzuczki z. Yy, i to? Bo jeżeli tak, to to dlaczego Kowu nic na ten temat nie mówiła? Nam, nam, nam. nam. O tak, herbatka, tak, dokładnie tak. Mam wrażenie, że moja herbata jest całkiem inna niż jego herbata. Chociaż powinienem mieć jakąś taką zieloną do parzenia specjalną, co się w kwiat rozwija. Jeszcze powinienem jedną czy dwie takie mieć. Wypad! Spójrz, spójrz na mój kwiat! Mój kwiat is amazing! A nie, ty popodlewaj podlewaj! Aaaa, jeszcze przerzucił na niego zadania! I obadajmy tam co się dzieje. A jaka przyszła? Hej, braciszku! Zrzuciła mu to, to na biurko i hello! Bye! No, wiecie już dlaczego Aya to tak późno do gry wchodzi, bo Jaka cały czas na niego swoje zadania zrzuca i... Yeee! wychodzi. Ciao! Ja idę zmoczyć skarpetki z travelerem. A ty, ty rób, ty pracuj dalej. Jego mina mówi wszystko, jego mina po prostu mówi wszystko w tym momencie. Nienawidzę swojego życia. Nie! Oh. I czy to jest, to jest to, co powinno być? To jest to, co powinno być? Dajcie mi tutaj. Obtain in-game rewards. Dostaliśmy 40 primogemów. Warum Dana Lazurit, czyli akurat do rozwijania, a ja to będzie jak znalazł. Mora oraz Mystic Enchantment Ory. Confirm. Wszystko odebrane i to jest chyba. A wszystko, co jest w tej gierce. Nie widzę, żeby miało być coś jeszcze. Nie widzę tutaj nigdzie nic ukrytego. Ludzieły, to jest chyba wszystko, co tutaj powinno być. Przy okazji, przy okazji pamiętajcie, że wciąż trwa special event, czyli można lecieć z tą Paimonką się poszarpać. Odpowiedzi i pytania. Wczoraj znowu dostałem jakieś totalnie nieprzytomny siedzę i jakieś pytanie, którego nie byłem w stanie zrozumieć, o co mnie pytają. Tak bardzo śnięty byłem. Ale mamy kolejne thousand questions with paimon i nagrody już przyszły Primo są za zrobienie tego całego when flowers bloom, więc Link macie na dole w przypiętym komentarzu, jeżeli ktoś zaspał tak jak ja i jeszcze tego nie ogarnął, to jest dobry moment, żeby to wszystko zrobić. Ale mi się nazbierało jeszcze wczorajsze tofu nie odebrane. Hurdur dur 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 dur. Mając to za sobą, mając to za sobą, chciałbym przejść do kolejnego elementu dzisiejszego odcinka, którym jest Ark Knights Enfield, ta nowa gierka ze świata Ark Knightsów, która się zbliża. Ark Knights to była jedna z tych gier, która jeżeli chodzi o fandom, może nie, jeżeli chodzi o finanse i zarobki, ale jeżeli chodzi o fandom, dorównuje Genshinowi bez mała, jeżeli nie jest bardziej ten fandom Rozrośnięty, nawet mam zainstalowane Arknightsy, tak mi się wydaje. Tak, mam zainstalowane Arknightsy, bardzo podobają mi się tam rasy postaci, to znaczy nie ma takiego jakiegoś sensownego tworzenia, czy coś przynajmniej, nie wydaje mi się, wydaje mi się, że to jest klasyczna gacha, gdzie się odblokowuje postacie ale z tymi różnymi łaskami i tak dalej. Ten świat wygląda dość ciekawie i teraz będzie wchodził ten nowy Ark Knights za jakiś czas. Jeszcze do końca nie wiemy, czym ma to być poza tym, że to ma być e, trójwymiarowy RPG czasu rzeczywistego z mocnymi elementami strategii, więc może jakieś RTS-y dorzucone do tego. Ostatnio była dyskusja na Discordzie na ten temat. Ark Knights Endfield, pojawiły się pierwsze trailery gameplayowe trailery, na których gameplayu praktycznie nie widać po poruszaniem się postaci I, i muszę wam powiedzieć, że raz wygląda to cudnie, wygląda to ściefnie. Licznie, i jestem bardzo zainteresowany i na pewno będę próbował. A dwa, wygląda też dość sztywno. Te postacie poruszają się nie tak jak tutaj, że mamy je, biegamy i skaczemy, tylko tak jakbyście kliknęli kursorem i postać pobiegła w to miejsce i obróciła się. Wiecie, nie, nie aktywne sterowanie postacią, tylko bardziej jak sterowanie w jakimś Neverwinter Nights. Nie tym online, tylko Neverwinter Nights. Tym, 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 wiecie, klasyk. I nie będę ukrywał, że wydaje mi się, że te gry, to znaczy Genshin oraz Arknights Enfield, nie będą ze sobą za bardzo Konkurowały, i jeżeli chodzi o typ rozgrywki, wydaje mi się, że Arknights Enfield będzie uderzał do troszkę innego typu odbiorcy niż Genshin, co nie zmienia faktu, że może być mega przyjemną gierką do popykania. Ja jestem bardzo, bardzo, bardzo zainteresowany. Chociaż na samym początku mam nadzieję, że twórcy totalnie skupiają się na stworzeniu ekstra gierki i nie zajmują się społecznością, bo jeżeli zajmują się społecznością, to im nie wychodzi. Od Lone Phoenixa dostaję info, że ich Discord to była totalna porażka. Zero robotów ogarniających, co się na Discordzie działo, co Oznacza mnóstwo botów wrzucanych przez ludzi, które robiły krzywdę. No i brak administracji pilnującej porządku, i skończyło się na tym screenshotie, który od Lone Phoenixa dostałem, przedstawiający co <noise> następuje: czyli czystki, totalne czystki poszły, bo się kapnęli, że jest masakra. Dobrze, ludziska, przeskoczmy do informacji kolejnych, które zostały rzucone w naszym kierunku przez twórców. Ja sobie może tutaj otworzę, bo twórcy na oficjalnych społecznościówkach wrzucili nam rzeczy, które będzie można złapać już w następnej aktualizacji. Oczywiście nie wszystkie zapomnieli powiedzieć. I jaka druga broń będzie na banderze z bronią, czyli prawdopodobnie łuk dla Ventiego. Tak, tak, tylko podpowiada. Ale mamy ten cały Haram Gepaku Futsu, czyli miecz dla Ayato. Ja grafikę wam tutaj wstawiam. Poszło wszystko ładnie, oficjalnie. Wiemy, co trzeba farmić, żeby móc to rozwijać. Oraz oba nowe sety artefaktów. Vermilion Hereafter od, no, można powiedzieć Xiao, od biedy, od Xiao. Nie, że całkiem od Xiao, ale wie, wiecie o co chodzi. To jest to, jest to co będziecie wrzucali na Xiao. I oczywiście ten drugi, Echoes of an Offering. I wydaje mi się, że tutaj też bardzo dużo ciekawego zastosowania znajdzie na różnych postaciach. Może nawet na tych które się dopiero teraz do gry zbliżają. Współczucia dla wszystkich, którzy farmili jakiś sensowny set dla Sia o długimi miesiącami i teraz nagle patrzą, że... Hmm, dla tych 5% to może nawet mi się opłaca zmarnować kolejne 5 miesięcy mojego życia na farmie. Och, well... Mając to za sobą, chciałbym powiedzieć, że uwaga, spekulacje i spoilery. Spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej, bo co się zobaczy, to się nie odzobaczy i co się usłyszy, to się nie odusłyszy. I teraz tak, to nie jest do końca spekulacja, chociaż wrzuciłem to na początek spekulacji, ale dochodzą do mnie słuchy, że bronie czterogwiazdkowe, które są na nadchodzącym banerze z bronią, to jest jeden z gorszych zestawów, jaki był do tej pory. Mówimy o broniach czterogwiazdkowych. Oczywiście wszyscy tam rulują po piątki, nikt się tymi czwórkami za bardzo nie przejmuje, co nie zmienia faktu, jak widzicie same debele, to was to totalnie nie raduje. Bo wiecie, że będzie wam tego sporo wpadało Co jest no słabe, no umówmy się jest słabe nawet bardzo Więc pierwsze informacje jakie do mnie dochodzą To jest, że ludzie, którzy widzieli jak wygląda ten banner Są niezadowoleni tym jak on wygląda Co może też być podyktowane jakby ich prywatnym odbiorem Bo mają jakichś broni dużo i one im nie są potrzebne Więc oni nie są zadowoleni Ale nie wiem co konkretnie mają na myśli Więc brace yourselves Jeżeli będziecie polowali na Ayato i chcecie dla niego broń To pierwsze informacje jakie do mnie docierają Nie są optymistyczne Mam nadzieję, że to się zmieni. To jeszcze nie jest potwierdzone w 100%, tylko tak wam daję znać. Narzucam tonu do dyskusji. Mam nadzieję, że bardzo pozytywnie się niedługo zaskoczymy, bo ostatnie banery były całkiem fajne, ale zdarzały się też takie, że jak zobaczyliście, że jest właśnie debel, tutaj jeden, drugi, trzeci, czwarty przedmiot, który do niczego wam nie pasuje i od razu idzie na zmielenie. Jest takie... A my lecimy dalej. Jest dalszy wyciek grafik z kazułą, z czopkiem. Niektóre rzeczy są takimi fabularnymi spoilerami. Można się domyślić o co chodzi w tych w nadchodzących eventach, więc jeżeli chcecie, ponownie zapraszam do nas na Discorda, nie będę o tym opowiadał, bo staram się w ogóle nie ruszać lików fabularnych, tak jak wczoraj staram się za bardzo nie ruszać motywów z A ja to, żeby wam nie psuć tej fabułki, tak samo tutaj kazuła Czopek i. No, Okej, okay. to są jedne z tych rzeczy, które w przyszłości będą bardzo sympatyczne i mam nadzieję, mam nadzieję, że pojawi się troszkę więcej lików niefabularnych, żebym. Miał co opowiadać, tak naprawdę miał co opowiadać. I żeby było jeszcze ciekawiej, pojawiają się informacje ze skaramuszem. Już niedługo, już niedługo. I tego skaramusza na nowym arciku możecie sobie zobaczyć. Zapewne fani będą bardzo, bardzo, bardzo zadowoleni. A jak już ruszyliśmy temat skaramusza, no to tutaj ciachnę do kolejnej części spekulacji. Ostatnie informacje, jakie na temat skaramusza były, są, że jest testowany bardziej, jakby miał być grywalną postacią. Czyli nie wiemy, co będzie w temacie deluzji. Czy w jego wypadku Deluzja będzie robiła mu krzywdę, czy będzie pierwszą postacią, która będzie korzystała tylko z Deluzji, nie będzie miał wizji jako takiej, nie wiem, może zobaczymy. Czy też po prostu jest on testowany tak jakby miał być grywalną postacią, ale nie będzie grywalny po prostu na tej samej zasadzie jest tworzony jako boss do sklepania, może coś gdzieś. W każdym razie Skaramusz jest testowany i wydaje mi się, że to mogłoby się pojawić w 2.7, w 2.8 raczej nie, ale jakby miał stawiać prędzej, mówimy o 3 coś. Że to jest postać, nad którą pracują, pracują długo i pracują od bardzo długiego czasu i będą jeszcze długo nad nią pracowali, podobnie jak na przykład jak było z ajaku, czy z Sino. Albo z kolei z kolei też wychodzi na to, że nad kolei pracują już dłuższy czas. Jak tak o tym pomyślę i informacje, które się gdzieś przewijały, Niedawno wyciekło, ale od dłuższego czasu jest to jedna z rzeczy, nad którymi gdzieś tam dziergają, dziergają. Skaramusz. Nie jest spisany na straty, i pomimo tego, że co jakiś czas pojawiają się ploty, że już zaraz będzie grywalny, to nie mamy informacji, że miałby być zaraz grywalny, czy w ogóle grywalny, chociaż jest testowany, jakby mógł być grywalny. A druga rzecz, która jest, to co jakiś czas pojawiają się ploty, że on bankowo nie będzie grywalny, i nie na 100%, i w ogóle nie, że on ma deluzję i nie pasuje fabularnie. To też są tylko ploty niczym niepotwierdzone. To, co ja wiem, to, że jest na jakiejś becie, gdzie pograć nim nie można, ale jest złożony, forma skompilowania jego plików jest... Jest taka, jakby miał być postacią grywalną. To niczym nie świadczy, ale daje nadzieję. No dobrze ludziska, mając to za sobą, chciałbym nawiązać do Ajajo, Ajajato event jego. Widzimy się już w najbliższą środę i czwartek na rolowaniu po tych bohaterów. Jeżeli jesteście zainteresowani to z tego co kojarzę lista jest już praktycznie domknięta, więc jeżeli na ostatniej prostej stwierdzacie, że jednak chcecie powalczyć o te postacie, to bić do mizu, bo już za chwilę pozamykamy listę, przygotujemy wszystko i będziemy gotowi do rolowania na streamie. Więc to jest ostatnia szansa. Jeżeli ktoś coś, gdzieś coś, ktoś coś, to wydaje mi się, że tam może na drugi dzień jeszcze jakieś Wolne miejsca są i się teraz układają terminy, więc zobaczymy, co gdzie i jak. I jak dużo tych ajato wpadnie, już w najbliższą środę. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Alanejam. -y Al. Alanejam, -y Alane. Jam Alanda Nie mam pojęcia jak się czyta twojego nika. To brzmi jak któraś z form powitania w arabskich grupach językowych. Z tych też nigdy nie byłem dobry na studiach, więc oh well. Prawdopodobnie kaleczy Przepraszam, jesteś osą. Pamiętajcie, że wciąż trwa daily web event i jeżeli odhaczacie to codziennie, to dziś będą na was czekały te gorsze szmaty z ekspem czerwone i nie zapomnijcie wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić jak długi cooldown wam pozostał na parametrik Transformerze. Korzystając z okazji chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować Wszystkim wspierającym jesteście osom, awesome, jesteście fantastyczni, lisi magowie. Dziękuję, ilisie arcymagowie. I to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Więc życzę Wam miłego dnia, dobrego dnia, świetnych pięciogwiazdkowych rolinie. Boże, Arenji Wam sprzyja. A my widzimy się przy najbliższej okazji, która najprawdopodobniej nadarzy się już jutro. Miłego do następnego i hej! Nie czasu, Więc nie Muszę zacząć składać Raidenkę, szczerze powiedziawszy, bo Raidenka osom awesome jest, ale nie miałem czasu i okazji jej jeszcze poskładać, ona nie wiem, który ma tam 60 level, u mnie dopiero no gdzieś tak, więc co ja do niej potrzebuję. O, tylko temi zostały, czyli mogę ją zaraz tam właśnie troszkę wyżej pchnąć, całkiem nieźle, całkiem nieźle, gdzie jestem? Ja jestem w Rito, ja nie jestem w Inazumie. E, Lecimy do stolicy i rozwijamy postać.